Nie, kurwa, nie nagrywa mi się, poczekaj. No, no i bardzo dobrze to się nagrało. Nie ma przepraszania, raz. Nie będzie, nie wytnę tego. Dobra, poszło. Witamy was bardzo. Witamy was wszystkich. Ja się miałam witać, Boże. No ty witaj się, witaj, no. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku do customu Sacred Emerald. Jest ze mną Torgus. Jestem, siemka, to już mnie, Jezus Maria, tak Aga przestraszyła, że coś wyskakuje. Ale i tak powiem ci, że drgnąłem. Drgnąłem na tym krześle. Ja tutaj idę cały czas lewą stroną, tymi dziurami. Wiesz co, ale ja idę tu, gdzie ten koleś wyskoczył, i tu jest jakaś kratka zamknięta. Byłaś tu? Nie, bo amunicja na lewą stronę idę. Chcę tutaj te wszystkie dziury spenetrować. Ale ja też penetruję wszystkie dziury. No i się zgubiła. I tak to jest ciemno. O nie, kurde. Siwa. Znalazłem jakąś klapę, no, ale nie, ona się nie otwiera. Chodź jest... tutaj. Aha, no bo ona Franca nie wejdzie do wody chyba, czy wejdzie? Nie. My się tu zgubimy, wiesz? Ja już się zgubiłem. A nie, wróciłem do mnie. Dobra, wróciłem do tego gościa, znaczy do tej mumii pseudo. Idź cały czas lewą stroną. Dobra? Ja już nie wiem, gdzie ja jestem, przy jakiejś wodzie. Boże, znowu. Zwykle. Ile mamy tych flar? Nie, to jest taki labirynt, że po prostu pozdrawiam. Zapiszę 19, tutaj. To jest bieda, festy. W ogóle warto byłoby włączyć stoper, nieprawdaż? Nie, nie trzeba, bo ja mam taki program, który mi pokazuje, nie taki badziew jak ty. Aha, dobra, dobra. Na razie jest minuta 37. Ej, tu się gdzieś... Jak tu będzie jakaś czasówka z czymś związana, to jestem w czarnej dy. Te flary jeszcze takie krótkie. Nie wiem, ta woda tu była bez sensu, ale spoko. No tu jest jakaś klapa i takie jakby coś trzeba było włożyć, to tutaj byłeś. Ale to ja już tam byłem, tak. Kisne, kurwa. Jak się przestraszyłem, znowu mi wyskoczył na rej ten... Nie no, ja rozświetlam nabojami, przepraszam bardzo, ale nie będę flar marnować tyle. Ja pierdziele, weź zawał. Gdzie jestem znowu? Nienawidzę tego, tej lokacji. Jakiś Uzi znalazł? Nie, ja amunicję do Uzi. W tym samym miejscu. W sensie, tu gdzie ja, czy... Co? Help. Co ty odwalasz? Tu cię... Nie, ja się zgubiłem. Ja nie wiem, gdzie no ja jestem. Też. To jest jakaś znowu woda. No, tu jest kratka taka zamknięta znowu. Ale tutaj ta woda, to ja się wracam, czy ja idę dalej? Bo ja już sama nie wiem. Nie, ta woda to w ogóle tutaj jeden basen z wodą, tutaj drugi basen z wodą. No ale z tylko wodą. Z wodą taką, co sobie chodzisz po niej, nie? A tu jest jakaś przepaść z kolcami, tu ej, byłeś? Ej, tu jakieś drzwi w ogóle zamknięte, jeszcze raz? Przepaść z kolcami i ma... Co za gówno? Nie, no to przepaść z kolcami manki to jest początek, stamtąd zaczynaliśmy. Serio? Tak. To... Tam mam zabitego, co? Więc... No tak, przez manki tu wchodziliśmy. No to ja nie wiem, gdzie mam iść w takim razie. Aha, to jest ten coś tutaj, jest. To tu na prawo. Tak, mam jakieś schody. Ej, mam dźwignię. Znalazłem dźwignię w tym labiryncie. Mm-hmm. Ale powiem ci, że ja nawet nie będę potrafił ci wyjaśnić, gdzie to jest. A co najlepsze... Ja pierdolę. Jezu. A co najlepsze, to w ogóle ta dźwignia nie pokazała, co zrobiła, nie? Nie zabijaj mnie, bo ja nie mam zapisane. Jakbym tą wodą tam popłynął... No zabij mnie, co za... Ja mam jakąś lepszą tu broń? Tu się gdzieś pływa. Uzi. Nie rozumiem czemu tego. Czemu tutaj nie działają rudy? Ej, widzę kolejną dźwignię. Ja idę teraz w taką wodą brodzę. Boję się, że coś mi wyskoczy. Ej, nie wyskoczyło mi. Też brodziłem wodą, ale tam jakby to prowadziło do tego samego miejsca. Ej, mam kolejną dźwignię. Tu ile już masz? Dwie. No ja znowu jestem w tym samym miejscu, no co za bezsens. Tu w ogóle można nurkować w tej wodzie takiej jednej, wiesz? Ona nie jest aż taka płytka, nie? To nie wiem, co mi to da, jak ja tu popłynę. O Boże, jeszcze tu krokodyl pływa, pozdro. Nie wiem, ja chodzę cały czas gdzieś indziej i cały czas jestem w tym samym miejscu, jak to jest możliwe. Ja jestem też teraz na początku, tylko ten, czy ten krokodyl mógłby tu przypłynąć? Nie no, musisz do niego wskoczyć, nie?
Nie, on tu wyjdzie na powierzchnię. O, fuck. A tu jest chyba więcej tych klap. Na razie jedną widziałem, ale powiem ci, że ja się tak tu gubię, że to jest jakaś masakra, ta lokacja. Ja nie wiem, gdzie mam iść, nie wiem, gdzie jestem, bez sensu. Ja zanurkuję teraz tu, gdzie ten krokodyl wypłynął. On z tej wypłynął, a tu? Tu też gdzieś można płynąć. Ja walę. Teraz mi się flary skończą. Jak tu będzie jeszcze jeden? Tu flary w ogóle pod wodą są do wzięcia. No to ja tędy szłam przecież, co za gówno. Gdzie ja mam iść? Aha, to jest kratka pod wodą zamknięta, no dobra. I za tą kratką jest dźwignia podwodna, trzeba o tym pamiętać. Powiem ci, że ja już nie wiem, gdzie ja byłem, gdzie mnie nie było. Pociągnąłem dwie dźwignie, ale najlepsze jest to, że te dźwignie jak przeciągasz, to one nie pokazują, co się otwiera. Mam teraz taki moment, że nie chce mi się już grać. I odpić. Nie, znaczy poczekaj, tu był początek, tu żeśmy to obeszli, tak? To było to bez sensu? Tu jest ta kratka. A te dźwignie... Nie. Aha, tutaj są naboje do shotguna. Aha, tu jest jeszcze ta kratka zamknięta. Do shotguna, no było. Przy takiej kolumnie? Kolumnie, to wszędzie kolumny. A może nie przy kolumnie, przy kolumnie to może były te do Uzi, nie wiem. Nie wiem już sam. Powiem ci, że się gubię i to tak w ciul. Za dużo jest tych korytarzy, za dużo no jest tej wody. Jestem znowu na początku, jak to jest możliwe? No, nie jest. To jest jakieś głupie. Tu był ten koleś, tam zanurkuje, to bez sensu. Jest jakaś minimapa, by się tu przydała. A nie było? Tu też zanurkuje. No gdzie w te erach minimapa? To była pierwsza dźwignia. Słuchaj, przy momencie, gdzie będziesz mogła nurkować, będzie takie bardzo ciemne miejsce, nurkować. Taka ciemna odnoga, że trzeba zapalić flary, bo inaczej nic a nie zobaczysz. A schody są, czekaj. Tak, schody do góry i tam będzie dźwignia pierwsza, masz to? No, pierwszą. No ciągnij to. No, a druga była gdzieś tam naprzeciwko od tego wyjścia, jak teraz wyjdziesz. Nie, no to jest hit. To jest chore. Nie, no to jest to przejście podwodne, nie wiem. O, płynę teraz. Teraz mogę płynąć. Tam jest krokodyl, uważaj. Ale i tak pod wodą na razie tam nic nie ma ciekawego. No, ale flary są, nie? Znaczy tak, flary, no. Ja tu skożyrę. Zaraz mi się apteczki Kurna. Skończą. Ja się znaczy cały czas jestem w tym samym miejscu, wiesz? To jest kratka zamknięta, naprawdę. Jest kratka, mówiłem ci, za tą kratką jest podwodne przejście. Tędy dobra, szedłem. Wychodzę na jakieś schody znowu. Nie wiem. Ile tych dźwigni było? To jest początek. Po co ja tu jestem? No dwie na razie mam. Może ta klapa się obniżyła? Gdzie była ta klapa? Dwie. Jak mi braknie plar, to wyłączam i koniec. Uzi. Tu się coś otworzyło. Dobra, mam trzecią dźwignię. No bo jedu, ale ja nie mam aż tak ciemno i nie muszę cały czas flary trzymać, no ja o co muszę. Chodzi. No ja cały czas chodzę z flarą. O Boże. No to ja tak naprawdę nie, więc... Teraz tylko... Wiesz co, znalazłem trzecią dźwignię, ale nie wiem, co ona mogła otworzyć. Są jakieś drzwi w sensie... zamknięte. Mogła otworzyć klapę, mogła otworzyć... No drzwi też mogła otworzyć, nie? Mogła otworzyć podwodne te przejście, przecież też, nie? To jest chyba to manki, prawda? Może tak, to jest to manki, czyli tu jest początek. Wróciłem się do początku. Dobra, idę na lewo teraz, bo wydaje mi się, że na lewo nie byłem. Czekaj, mam dźwignię drugą. Nie byłem tu. No to trzecia dźwignia, to jest klucz w ogóle za nie tym. Głos. Okay. Lara wychodzi z wody. Ja cały czas z bronią tu chodzę, nie? I teraz jest to trzecia, ja pikczę. Pamiętasz może o tej drugiej? No trzecia to bliżej jakby do początku się cofałem, nie? Jeśli chodzi o tę trzecią. No te drzwi są zamknięte. Gdzie była ta klapa pieprzona? To były dwie moim zdaniem. No ja widziałem jedną. Tu ciemno zaś jak w dupiu. Idę popływać znowu, zanurkuję sobie tam zobaczyć, może ta kratka podwodna się otworzyła. Tak, kratka podwodna się otworzyła. Mam dźwignię pod wodą teraz, czyli jak trzecią dźwignię przeciągniesz, to musisz tam zanurkować, nie?
I otworzyła się teraz klapa, pokazała. Wiesz, o co chodzi? No ja szukam na razie. Której dźwigni teraz szukam, nie wiem już. No teraz trzeciej. Ja teraz muszę się zaś wrócić do tej klapy pieprzonej. Ale nie mam pojęcia, gdzie ona była. I boję się, że coś mi... Boję się, że coś mi wyskoczy. Ja jestem koło znowu tej klapy. No ja jestem przy tej klapie. Zamknięto! Jezu, a ja się zgubiłam. No ja nie wiem, gdzie była ta klapa. Ja słyszę siebie. U ciebie. Jak to słyszysz? No nie, słyszę siebie. Nagrywa ci mikrofon mój głos. O nie. Nie może tak co być. To jest? Aha, to jest zabity. To może mam mikrofon za blisko. Co tu jest? Jezus Maria, no cicho. Boże, moje serce. Kolejny raz, słuchaj, oczywiście mnie tutaj wali, nie? Wali to ci na łeb. No na łeb też mi wali czasami, ale... W tym momencie akurat centaur. Nie słyszę, 11 minut i ja dalej nie wiem, co. No, shitowa jest ta lokacja, shitowa. Nie no, chodzi mi o to, że nie mam tej dźwigni, nie wiem, gdzie mam ją znaleźć. No gdzieś właśnie niedaleko tej klapy, tak mi się wydaje. O Boże, tu będzie kula się toczyć, czy co? Jestem w tej klapie, znalazłem ją. Boże, co ty z tą szminką? Ach, Boże, nic. Nie wiem, nie chcę mi się już tego szukać. O Boże, a jestem w jakiejś lokacji z lawą. Jak do tej klapy zaskoczyłam, no, to trochę jakieś parkury. Nie, Uzi, głupia. Jestem teraz koło w ogóle... kraty no? I za nią jest klucz. Tak, to ja jeszcze tej kraty nie otworzyłem. Ale to jest ta dźwignia, do cholery. No nie wiem, ja nie potrafię ci tutaj, ja teraz miałbym problem nawet z lokalizowaniem tej dźwigni, nie? Ja się nie umiałbym ci powiedzieć. Szukaj tam. Ja tą salę ogarnę i najwyżej będę na ciebie czekać. Nie! Jak to nie? Nie ma ogarniania. Same. Zginąłem właśnie. Tu jest ta druga dźwignia po schodach do góry. Się... Boże. Nie, on tak jest ciemno ekran, że to jest jakieś nie wiem. Jeszcze z twoją orientacją też w ogóle nie. Teraz jestem właśnie na tym pływaniu. Nudne to już jest dla mnie. Nie, nie, na tym pływaniu nie, wcześniej to było, na pewno. To pływanie jest właśnie po trzeciej dźwigni. To jest nudne już. No to tam musisz znaleźć, no. No, o co tu chodzi? Nie jestem cały czas w tym samym miejscu, Boże. Aha, dobra. Ona jest gdzieś po schodach, czy tak po prostu sobie... W sensie ta dźwignia? No. Tak po prostu chyba. Kuźwa, jeszcze nie mogę tego przejść. Jest! Masz? No widzisz i pięknie, no i to teraz... Nie wiem jak to zrobić. To teraz do podwodnej, nie? Do podwodę pod... aha, do tej kratki. Pieprzona. Tak, do tej kratki. Myślę, że to znajdę zaś teraz. Boże, 14 minut na wiewiórach poleci. Co za no nie mogę, tam nie mogę tak zrobić! Jakie zachowanie. Najlepsze, no i nie mogę przed tym przodem być. Teraz się wścieknę. Boże, wszyscy... No. Ostatnio wszyscy tacy nerwowi na tych nagraniach. Ale... Ale powiem ci, że... a co my tu mamy? To jest blok do przesuwania? Nie, to są jest to pływanie, bo mnie rozdupi zaraz. No byłaś tam przed chwilą. Da się to zrobić? Nie, da się. Nie, ała, się ała, ała! Nie, load. Nawet nie ma takiej jestem opcji. Jestem w wodzie, tu nie ma pływania. No musisz znaleźć tą odpowiednią dziurkę z wodą. Tu? Płyń, bo mnie popieści. No to chyba dobrze. Nie, lubisz to jest jak się pieści. Aha. Takie nie lubię. Dobra, mam jakąś dźwignię i zaś będę musiał się wracać. Dobra. I co, i zaś do klapy mam się dostać? Chyba, że to jest czasówka, to padnę. Tak, teraz do klapy. Mhm. Hit. Pozdro 600. O Boże, to była czasówka, wiedziałem. Weź, skończ. Nie, to już to nie jest jeszcze to. Czasówka, nie? Już masz dość? No, jak słyszę, że czasówka, to już nie chcę. Ale nie jest jakaś wyżyłowana. No, to jest biegnie przed siebie, tylko są pułapki po drodze, nie? Larwa. Teraz trzeba klapę znaleźć, wiesz, dziecko? Kur, nie mogę, no. Słuchajcie, no ten odcinek to jest sztos, mamy 20 minut. Ty sobie ja nazwij praktycznie... ten odcinek Hajna może, co? To będzie takie adekwatne. A ja się praktycznie nie ruszyłem z miejsca, nie? A co ja mam powiedzieć? Okej. Okay. Boże, gdzie jest ten klapens teraz? Ej, ale my wróciliśmy do... Do tej głównej lokacji, dlaczego? Przecież tam klucz jeszcze został za kratką. A co to jest ta kolumna i nic więcej? Bez sensu. Jaka kolumna? Nie wiem, jest jeden taki zaułek tylko z kolumną i tam nic więcej nie ma. Dziwne to jest takie trochę.
Nie wiem, a nie było tam znajdźki? Wydaje mi się, że tam jakaś znajdźka Mów była. Mów mi dalej, jak ja mam ciemne w dupie. Ale to może już ją podniosłaś. Tutaj co jest? O, sekret mam! Chyba sobie jaja robisz. W tym labiryncie jest sekret? Tak. W którym miejscu niby? W którym miejscu? Ale trzeba było tam gdzieś kłócnąć? Nie, było tak jakby otwarty, jakby się klocek obniżył i tam były naboje do deserta. Jezu, nie pamiętam tego. Ej, ktoś mnie goni! Ej, wpadłam do tej klapy! Dobra, walić. Tu jest mała apteczka. No to blisko tej klapy gdzieś. No dobra, ale ja muszę się i tak chyba tam wrócić, bo... Kur... No ale czemu? Nie powiedziałeś? Jezus Maria, co się tam u ciebie dzieje? Nie powiedziałeś! Że czego nie powiedziałem? Nic. No mówiłem, że lawa. Kula na łeb. Bo tam jeszcze, słuchaj, zostały przecież te... Ten klucz został niewzięty, nie? Boże. Znaleźliśmy kratkę, przy której nie było w ogóle... A co tu jest, czas na czasem? No, na górze będzie taka czasówka dźwignia. To głupia. Ja tam doskoczę w ogóle? To głupie. Ja pierdzielę, umiesz banana jumpy robić? Jeżeli chodzi o banany, to wszystko! O Boże. Ej, co to zrobiłaś? No tak, kształt banana i wszystko jasne. Aga wszystko umie wtedy. Nie wiem, czy ja tak dam radę tam doskoczyć. Słuchajcie, próbuję, ale nie da się chyba. Próbuję może jeszcze na główkę. Kuś! A czemu ona się na tym zatrzymuje i nagle z tej spada, z tej pochylni? Tak, to jest głupie, właśnie też tam ginąłem przez to. No ale co ja mam gdzie mam z tej pochylni skakać, bo ja nie rozumiem tego. No na mamki. Do góry. Jakby od razu przed siebie do góry, żeby ona się złapała tego mamki. No ona mi się telepie na tym. No wiem, denerwuje mnie to też. Znaczy denerwowało. No. To jest takie. No i dlatego ja się tam wnerwiałem, a ty się dziwi, tam coś było, czy? Czy ona się nie łapie tego ja mamki? Jestem ślepy. Musi się złapać, tylko ja też tam próbowałem kilka razy. Musi skoczyć w miarę szybko. Nie może ona się jakby stoczyć z tego klocka zbytnio. To nie stoczą się i się nie łapie. No musi się złapać. To jest oszukane, weź. Może to nie jest ten moment w ogóle, ona się zapisała. Może nie umiesz, nie znaczy, że jest oszukane. No super, zapisałam sobie na Game Over, uwielbiam to. Czyli ja tam nie przeskoczę, rozumiem? No sufit, tak? No, dupa. Dupa. To jest taki blok? Nie mam pytań. Okej. Okay. Ale ja mam z tej pochylni na jeszcze inną pochylnię i dopiero na te mamki? Nie, od razu na mamki. W sensie jesteś na pochylni, której się złapałaś rączkami, tak? No tej drugiej się złapałam. No tej drugiej, i tej drugiej, do góry i od razu na... W ogóle ona nie reaguje tak, jakby tam było mamki. No musi tam być mamki. Przez klocek. Ręce jej przelatują przez to. Boże, nie no, dramat z tobą. Dramat jest z tą grą. Nie. Dobra, teraz ja mam jakoś tymi klockami wymanewrować, czy o co chodzi? Mhm. Okej. Okay. Tam się da wsunąć, no okej. Okay. Czekaj! Nie, no ja tam nie zrobię tego. Nie chcę mi się sejba, proszę. Nie chcę, bo ona się nie łapie. Nie. Dla niej to no nie to jest manki. Ale jesteś z prawej strony. Tak, nie jest to dla niej manki. To jest taki posąg po lewej, tak. I bo ogień bucha, no to musi się no nie łapie się, bo nie reaguje, tak jakby w ogóle to nie było manki. Musi być. Ja szukam sekretu. A ty tam rób, przejdziesz tam. Jeszcze niedawno nadpisałem zapis. No to super, no to koniec kasztomu i tyle. No chyba tak, no zrobię challenge na zapisy, więc nie denerwuj. To nie ma żadnego, nie no może inne, może z innej strony ona się ma tego złapać. No może właśnie z innej, bo tam masz taki... Chole. W sensie masz ta... O kuźwa. Jak to ruszyć? Po co się ona zatrzymuje na, na tej pochyli? Nie rozumiem tego, gdzie to jest. Chyba jeszcze chciałam zobaczyć, czy coś za tym jest, ale... Duma. No zobaczysz, że ona w ogóle tego nie łapie się. Tak jakby to w ogóle nie było manki. No zobaczył ciebie. Jeszcze się potyka 500 razy. Popróbuj jeszcze, może raz z prawej, raz z lewej. No robię teraz z innej strony i to nic. Ale próbujesz od razu skakać? Tak, i od razu i trochę zjechać i nic, ale zero jest reakcji. No mi się wydaje, że ja troszkę zjechałem i od razu skakałem. Ale nie da się troszkę zjechać, bo ona się zaczyna potykać. No to od razu po tym potknięciu. No to nie. Jak ona się jakby, wiesz, wyprostowała. No to dotyka łapkami tego, ale nie łapie. Nic nie, no to mi się złapała. Nic nie ma za tymi blokami, dobra? Jakieś głupie. Ale to z tej drugiej pochylni, czy z tej pierwszej? No z tej drugiej, bo z tej pierwszej przecież nie było żadnego manki, czy było? Nie mówię, przelatuje i wpada do tego. A jak zjadę trochę niżej, to już ma za nisko. No to ja też tak miałem właśnie, że za nisko raz miałem i musiałem ten idealny moment wyczuć, nie? Okej, czyli tylko na tym polegało, taka zagadka. Dwie kuleczki i armatka. Nie, to jest jakieś głupie. Dasz radę. No, ale nie da się, no jak ona ma się tego złapać, jak to nie jest manki dla niej? Dobra, czekam tu przy zjeździe, robię cień. Zobacz, w którym momencie skoczyłeś. Aha, nie, bo ty zaś kuźwa nie patrzysz. Już. Ale ja nie wiem, czy ja mam tego sejf. To na nagraniu zobacz, Boże! Czekaj, tu już. Nie, Boże, kiedy to było? No to inny, graj se sam. To już jest po czasówce czy przed czasówką?
Nie, a może tym drugim altem? To jest po czasówce, nie mam save'a. Serio, nie mam save'a. No to co ty tak zapisujesz co 5 sekund no też? No ja co 5 sekund, no mówię ci. A tym drugim altem to jak to jest, że go trzymasz i ona się wtedy już... No co za suka głupia. Złapała tak. się? Ale ja zawsze gram lewym altem. A którym ty altem grasz? No lewym, prawym? A teraz zrobiłam prawym. Aha, nie, no to prawym ja nigdy nie gram. No ja też nie. No to dziwne. No dobra, zapisz sobie od razu na tym manki, żebyś nie musiała tego powtarzać. Ja teraz tu czekam, tylko ile mamy minut w tym 24, momencie? 24, ale to 10 będzie u mnie te. No dobra, dobra. A co dobra, z tej dobra. Pochylni, jak się opuszczę na nią teraz? Tak, teraz tak, zapisz sobie, spuść się z tej pochylni pierwszej, ona zsunie się z tej pierwszej na drugą i dopiero z tej drugiej, takiej niżej, która będzie, skaczesz przed siebie. Aha. Na kolejną to pochylnię. Spoko, że nie było tam drugiej pochylni, tylko od razu jest lawa. Nie, no to może nie doszłaś do końca na tym manki. Do samego końca dojdź. I najpierw jest jedna pochylnia, z której ona się stacza na inną, nie? Nie, to jest jakieś dziwne. Ona... Tobie też się tak potyka na każdej pochylni? Nie, no nie na każdej. Ja miałem tylko tak tam na tej... No a mi teraz znowu robi to samo. Nie, to mi się nie potykała tam. To tak jest jakieś trochę dziwne. No nie powinna tak robić, aczkolwiek. No bo ja nie mam jak skoczyć, bo ona się telepie, nie? Na boki. O, no, rozumiem. Dobra. I tam potem do góry, nie? Na taką... Na taki mostek. No nie wiem, czy ja to zrobię, bo to jest takie trochę z dupy. Dobra, no, już. Nie jest takie no trudne. Jest trudne, bo jak chcesz skoczyć, a ona ci się potyka i wpada do lawy, no to takie jest trochę nie halo. Ale jak jesteś na tym manki? Jak opadasz na... No jestem już na tym moście, dobra. A, dobra. Boże, więcej tutaj, nie wiem, płaczu, zgrzytania nie, zębami. Nie, bo to jest takie trochę wkurzające, są takie błędy. No to nie są błędy, to wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś ruch tu dodał twórca. Tak samo jak potykania się na pochylni? No, bo w Neon Gat na przykład z desełką miałem też różne nowe ruchy Lary. To raczej jest bug, bo ona się zachowuje jakby się potykała, a nie, że to jest nowy ruch. I do czego on mi jest tu potrzebny? Do no, złamienia? Dźwignia. A to jest na czas ta dźwignia! No to mówiłem ci, że jest ale czasówka. Ale gdzie to się coś otwiera? No naprzeciwko. Aha, się otwiera. Game over. Robisz sprinta między tymi pułapkami i ciul. Ja trochę życia straciłem, walić to. Jezu, nabierze apteczkę, jaki głos w ogóle, masakra. No, taki powiem ci... Taki hop, nie? Chłop, no. No, pokażę wam, słuchajcie. Options. Zaraz mi będzie szło już lepiej. Och. No, ale... Och. Och. A nie ty nagrywasz, sorry. Jak się zachowujesz w ogóle? No bo naśladowałem Lary z opcji z głosu do głosu tam. Widzicie, co on robi? Ty się nie wytniesz tam. No na pewno będę o tym pamiętać. No musisz. Ja muszę pamiętać o twoich no i jakoś, wyskokach na nagraniu. Jakoś widzę właśnie, że nic z tego nie wychodzi. No no. Nie umie tego zrobić, ona mi ginie na pierwszym worku. Ale nie biegnij przez środek, tylko przy krawędzi. Słucham, też mam mieć no. czas na takie rzeczy? No oczywiście, no jak masz zamiar ominąć to środkiem? Musisz bokiem ej, został mi. Ej, zrobiłam to, ale mi został pikselek życia. No to weź apteczkę. Ile masz apteczek? Jedną dużą ostatnią biorę. Ile? Dużą ostatnią. Ja mam 4 duże, 3 małe. Koniec, game over. Co ty pieprzysz? Środkujemy jeszcze, ale nie trać tak życia bardzo. Nie trać tak życia bardzo, nie umiem inaczej. No to powtórz nie to. Nie będę powtarzać, bo ty nie czekasz i... Ale właśnie czekam, w tym momencie cały czas chodzę przód, tył. Widzisz, ja tego to wytnę. Czekaj. Wszystko, co teraz tu robię. Biorę naboje do shotguna u góry. Aha, i znowu jest ta sala, tak? No i co tutaj tak. robiłeś? No na kucaka tam wychodzisz, nie? No, wyszłam na tego kucaka, wzięłam naboje do tego. No i wróć się na tam na tego kucaka i tam było takie chyba... Przejście takie kucane znowu, nie? U góry, tak? Tak, 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 tak. Do tego przejścia kucanego, dokładnie. Bo tam się taka klapa podniosła jakby, nie? Chyba obniżyło się to, nie? Nie no, podwyższyło. Klapa była opuszczona. Mniam, mniam.
Mniam. O, ja mam bakerroll, chcę pochrupieć i trochę na nagraniu, dobrze? Ja walę, no patrzcie ją. Ja mam jeszcze naczosy. Nie pozwala. Też bym zjadł naczosy. Ale serowe, nie lubię. No serowe mam. No, taki ser feta spod napleta, nie? No nie wiem, jak chcesz to sobie możesz kupić i sobie z tym serze maczać, ja takiego nie posiadam. No dobra, przeszłam to kucane, okej. Okay. I tam gdzieś będą takie skoki, nie? I na wysokości. I powiem ci, że... No tam, co ci mówiłem, że banana będzie trzeba robić, no, ale to nie będzie klocek, takie skomplikowane. Tak, a tutaj, dobra. A myślę, że to tak ma być? No tak. Czy w ogóle twórcy wymagają od graczy banana jumpa, czy tym się oszukuje? Wiesz co, no na przykład w tych very challenging customach, jak grałem z Desełko Vikings, to był wymagany banana jump, ale na przykład, żeby się dostać do sekretu, do znajdźki. Mm-hmm. Ale tutaj chociaż nie trzeba było banana robić, o co ci chodzi? Tak, nie, bo ja cię tylko nastraszyłem. Ale ja się nie boję, bo ja tylko rad umiem robić. Czy ja tam bezpośrednio do tej apteki? No, oczywiście, nie, że nie. A ten, a umiesz stópkę wikingowską? Oczywiście, właśnie teraz zrobiłam. Jeszcze muszę zrobić rola, bo się majta na krawędzi. Dlaczego ty nie umiesz robić w customach? Orientować się. Słuchajcie, ten odcinek to jest dramat z tym labiryntem na początku. Dobra, damy radę. No damy radę, damy. Ale już myślę nad nazwą odcinka. Dezorientacja. Nie, hajna daj. Bo tak przeklinasz dużo bardzo. Ale to ty masz hajnę, nie ja. Ja nie mam. No, jestem grzeczna, ty cały czas. Kurw, nie mogę wytrzymać już. Ale ja nie przeklnąłem ani razu, hello. No jak nie na samym początku? Ja zauważyłam. Ale przecież u mnie tego nie będzie. Ale u mnie będzie, zauważyłam, że to ostatnio zaczynasz custom od przeklinania, za każdym razem. Jasne, odezwała się święta pani. Bardziej święta niż papież, kurwa. Papa? Dobra, ale co teraz? Tutaj są jakieś takie, jestem za taką kratą już jakby, nie? Tak, i teraz idziesz tam dalej, ja już tu jestem właśnie w tej lokacji, na ciebie czekam. Musisz tam przesunąć sobie klosa. Aha, bo ja to próbuję przeskoczyć. Nie, przesuń tego kloca tylko w głąb, nie? Musisz sobie tak urtorować drogę tam. Mhm. To będziesz miała zagadkę z przesuwaniem. Mam nadzieję, że na to wpadniesz, bo jesteś inteligentna. A to nie da się tego przeskoczyć. No nie da się. Da się. Znaczy da się cheatować, ale nie cheatuj. Ale a da się, że wysuniesz blok i ona przejdzie na rączkach obok niego, czy nie? Zaraz zobaczymy. Nie, nie ale próbowałem. W ogóle ma głos faceta, a jak przeciąga blok, to robi takiego kota. To co robi? Takiego kota. A kota, Boże. No nie, no ile razy jeszcze? Nie zapisałam. Ja nie wiem, czy ty przejdziesz to na rączkach, jak będzie blok stał. Myślisz, że nie? No, może się twórca zabezpieczył, nie wiem. Przed takim cheatem. A, bo ona się o sufit odbija, specjalnie tak zrobił. No nie da się przeskoczyć na drugą stronę. Musisz właśnie te bloki tam poprzesuwać, żeby się dostać. I co, zacięła się, czy nie? Nie, nie, przesłasz nie robię tak. Aha, czyli normalnie przesuwasz. Mhm. Aha, tego się już nie... Czekać na Ankę. Powiedziałam ci, graj se sam. Że żartuję. I tam będziesz musiała potem, wiesz, jakoś te bloki przeciągać. Ale za tymi blokami jak coś, to nic nie ma, więc nie próbuj ich tak przeciągać, żeby zdobyć sekret, bo tam nic nie ma na 100%. A ty wziąłeś ten sekret? Nie no, ale jeszcze będziemy tam wracać, bo tam ten klucz został za kratką. Pamiętasz, co mówiłaś, że kratka była i klucz w tym labiryncie całym. Więc jak będziemy szli po ten klucz, to wezmę też ten sekret. No okej, okay, ale ja teraz się nie wydostanę stąd. Boże, pić mi się chce. Nie no, musisz no tam poprzesuwać. Ja ale nie piję cały czas. A nie, mam! Czekaj. Jak ty się zachowujesz, Boże! To było! Ja palę. Boże, weźcie ludzie. Masakra. Mam, słuchaj. Nie, ja tego nie skomentuję w ogóle. Zgadnij, jaki mam napój, jakim smaku. Grapefruitowy? Nie, banana. Ej, nie mogę otworzyć. Nie wiem, skosy tak przeklinają, to chyba znaczy coś.
Ja się tutaj zaś zablokuję, bez sensu to jest, chyba że da się przeskoczyć między tymi klockami, zaraz zobaczymy. Zielony banan. No to taki trochę już zgnity, nie? Nie no, zgniły to jest taki chyba czarny, nie? Zielony to właśnie jest jeszcze niedojrzały moim zdaniem. Zielony się przemienia. Powiedziała, że się obrazisz. Słucham. Nie widziałaś mojego banana. Nie, nie chcę. Ej, weź, nie mogę, nie umiem tego zrobić. O Boże, już Torgus idzie na ratunek. Ale co ty mi tu pomożesz? Nie umiem tego przesunąć. No czekaj, przesuwasz tam ten maksymalnie do przodu, tak? No ja już wyciągam jakby ten drugi, który pozwoli mi przejść. No, to ale dobrze, nie mam go jak teraz coś z nim zrobić. No nie, no bo musisz takie te boczne jeszcze wsunąć, że tak powiem, żebyś miała miejsce. Ale nie da się, jak? No da ona się. Ona już nie pcha musisz, tych bocznych. Musisz te boczne tak ładnie i te takie dalsze nie, też. Bo stoi w miejscu, nie chcę pchać ich. Musisz. Jeden ten boczny wepchałam tylko. No, a ten drugi też musisz jakoś wymanewrować, tak mi się wydaje. Tak, żeby tam mieć potem miejsce. Aha. Ale no nie, no nie. Nie zrobię tego. Yes. Wiewióry milion. No w tym odcinku będę no, chciał chyba zrobić. Chyba cały ten odcinek. Cały odcinek, słuchajcie, 40 minut to będzie, będą wiewióry. O Boże. O mój Boże. Kiedy jest? Ostatnio właśnie tak. Kuźwa, daj spokój. Stoję na rulecie i sama do siebie tak gadam. Czujesz to? I to całą frazę, nie, że czekam, aż ktoś odpowie na drugą część. O Boże, a ci ludzie nie patrzą na ciebie jak na głupią? Nie. Czy oni są sami nienormalni? Nie, nikt nie słyszał tego. Nikogo nie było. No mi się... O mój Boże, kiedy się było. No stoję na rulecie. Ja stojąc na rulecie. W ogóle jak to brzmi? Stoję na rulecie. O. I mówię, o mój Boże, kiedy ja sobie włożę tą kuleczkę? Nie ja sobie włożę, tylko kiedy ja ci włożę. A to mówisz tak do klientów. Głupi jesteś. Odezwała się, ta to krzyczy na rulecie, kiedy ja ci włożę. Ale ja nie krzyczałam, tylko tak powiedziałam sama do siebie. No jasne, dobra, masz to przesunięte. Ja mam, biorę ten klucz. Jaki klucz? Ja pchnięcie zrobiłem, jeszcze nie mam klucza. To wait, 3, 4. Dobra, jestem z powrotem, słuchajcie, Aga nawet mi nie powiedziała, że już tu i jest. I wiesz co ci powiem? O Jezus Maria, krokodyl, skąd on się tu wziął? Boże święty. Ej, Torgus, ja nie mam apteczek. Zginę. No a ja nie mam apteczek, rozumiesz to? No przecież ci mówiłem, żebyś oszczędzała. Jest jak się przestraszyłem. No co za ciul, strzela do mnie przez ten? Dwa? Nie, no to ja ginę, nie mam apteczki. Za dużo tu jest, słuchaj, tych przeciwników. A, to ta... Ej. Ja pierdolę, nie mogę już. Ja nie, za dużo ich jest tutaj. Pół życia. Dobra, cicho. To jednak miałaś rację, że są dwa te... Klapa się otworzyła druga, rozumiesz to? Tak, miałaś rację, tylko... Ty pizdu! Ty pizdu! Ej, ja musiałem wziąć apteczkę. No kurde Boże, naprawdę tragedia. Weź, ej weź ten sekret, on jest tutaj no, blisko, właśnie. Chodź! Czekaj, no! No ich jest chyba dwóch, czy jak nie trzech? Następny?! Serio?! Nie, mam tak. Dość. Czekaj, gdzie? Czeka gdzie już na mnie. Klapa? Nie przejdę ale tego, ja rozumiesz? Szukam. Szukam, słuchaj tego. Cicho! No, tego sekretu. Ej, ale może, bo on się jeszcze nie ruszał, się nie aktywował. A aktywował się skurczycyn jeden. Dobra, to dobra, zwałdujemy. Jestem w tej klapie. I co ty mówisz, że coś się gdzieś obsunęło? Nie wiem, o co ci chodzi kompletnie. No co za frajer! Gdzie się obsunęło niedaleko niby... Nie przejdę tego. Nie mam życia. Dobra, ja się pytam cię, o ciebie o coś. Tak jak widać na tym, że się klocek jakby obsunął, wiesz?
Ale niedaleko? Niedaleko skąd, gdzie wyszliśmy, no to ja poszłam jakby gdzieś na lewo, jak wyszliśmy od tego klucza. I widzisz w podłodze taki kafelek, tak jakby on się obsunął na dół. Dobra, zabiłam go tak, że on nie ruszał się, szczytowałam. Nie wiem, ja jeszcze tego trzeciego gościa nie mam. Daj spokój. Aha, jestem znowu koło klucza, no pozdro. Ale rozumiem, że w tej klapie, jakby przy tej klapie gdzieś, tak? Nie, jak wyszliśmy od klucza. No, to co? No to wracam się do tego klucza. Kurde, no było to przed chwilą tu. O, jest! Dobra, chodź. No. Czekaj. A jestem teraz przy początku? Nie, czekaj, chodź, chodź. Mam się wrócić do klucza? Wróć się do klucza, no chodź. No to szukam tego, poczekaj, bo to nie jest takie proste. O matko. Dobra, jestem przy No i idziemy teraz prosto do kolumny. Kolumna. W prawo. No. Do wody. I od razu na lewo, tak? Czekaj, bo ja będę mieć tu gościa, czy nie? Nie wiem. No dobra, no i? I widzę. Teraz widzisz. Widzę. To teraz mnie stąd poprowadź do tej klapy. Ale ja nie widziałem tej drugiej klapy. Ty ją widziałaś, pamiętasz? Ja pamiętasz? Mówiłem tylko, że ja widzę jedną. No ale to musi być tam, gdzie wyskoczył ci ten trzeci w takim ale razie. Ale on wyskoczył koło klucza. Gdzie koło? Koło klucza było dwóch. Dobra. No i teraz jesteś w tej głównej sali, jestem. Nie? No i omiń ten basen z prawej strony. I tam będziesz miała zejście w dół taka klapa. I to się tu otworzyło. No, a my szukaliśmy tam. A my szukaliśmy w tym labiryncie, słuchajcie, hit. I jest dźwignia tutaj jakaś. A nawet a idzie znowu mi tu coś? O mój Boże, pięć dźwigni... Nie, dobra, kończymy. Czekaj, czekaj. Zobacz sobie tu jest to. Pięć dźwigni. Aligator znowu? Nie, no co ty, nie ma nic. To czemu słyszę, że chodzi? Ja nie słyszę. Mamy cztery przejścia. O mój Boże. No, pięć dźwigni, jakieś drzwi tu pozamykane. Dobra, kończymy tu, dobra? Zrobimy sobie tą zagadkę w następnym odcinku. Słuchajcie, w tym odcinku było naprawdę dużo wiewiórek, dużo cięć, ale zresztą widzieliście sami labirynty i w ogóle cały czas jakaś dezorientacja. Mamy nadzieję, że w następnych odcinkach nam pójdzie lepiej. Okej. Była ze mną Aga M. Byłam i się zakrztusiłam. To nie było wyśmianie. Tak, to nie było wyśmianie tym razem. Dobrze. Pa! Pa!